Czy ktokolwiek z was pamięta jeszcze tego mema? You stupid. Dana. What's 9 plus 10? 21. You stupid. Tak jest, chyba wszyscy go pamiętają, bezapelacyjnie. Oto 9 plus 10 Kid, czy też 21 Kid. Ziemek pochodzi z filmu You Stupid, który stał się wielkim memem w internecie i w zasadzie każdy go zna. A jako, że 9 października 2021 roku jest już za nami, nie ma to większego związku z tym filmem. W każdym razie, czy wiedzieliście, że swego czasu w internecie wybuchła dość spora afera ze względu na plotkę na temat jego zaginięcia? Bowiem tak, ten chłopak rzekomo zaginął po zdobyciu gigantycznej popularności przez mema. Ale czy naprawdę tak było? Cześć, jestem Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym to zajmiemy się właśnie tą historią i tą plotką. Historią tego mema i plotką o zaginięciu ziomka, który się w tym memie pojawił. Także ten, zostaw suba, zostaw kciuka w górę pod filmem, wpadnij na TikToka, Instagram, zostaw obserwację. I co, możemy chyba zaczynać. Zatem cała historia rozpoczyna się na portalu Vine, który był całkiem popularny w roku 2013 i był swoistym prekursorem TikToka. Był to serwis społecznościowy / aplikacja mobilna, gdzie to wstawiać mogliście krótkie filmiki, zazwyczaj nie przekraczające 6 sekund. Vine był na tyle popularny, że to właśnie stąd pochodzi wiele popularnych za granicą memów. I w tym momencie mogę się mylić, bowiem w 2013 roku byłem dość mocno ograniczonym użytkownikiem internetu, ponieważ w tamtym czasie moje korzystanie z niego ograniczało się do oglądania gameplay z gier ze Spider-Manem na YouTubie. I tak, było warto. W każdym razie zdaje się, że trend Vine nie dotarł do Polski, albo przynajmniej pojawił się tutaj w dość ograniczony sposób. W każdym razie jednym z takowych popularnych memów, które po raz pierwszy pojawiły się właśnie na tej platformie, był 21 Kid. Dość słynne w tej chwili w internecie nagranie pojawiło się po raz pierwszy na Vine 22 czerwca 2013 roku. You stupid. Dana. What's 9 plus 10? 21. You stupid. Zostało ono opublikowane przez użytkownika znanego jako DreeHypeMSU i nosiło ono tytuł po prostu You stupid. Jesteś głupi. Samo nagranie przedstawiało chłopca na oko z pierwszych klas podstawówki, który zapytany przez swojego brata, ile to 9 plus 10, odpowiada 21, po czym brat określa, że ten jest głupi, a w zasadzie potwierdza swoją tezę z początku filmu. Tak jest, bardzo mądra analiza i interpretacja całkiem prostego filmu. Wspomnianym bratem jest oczywiście DreeHypeMSU, który na tamten czas miał 21 lat i właśnie w tamtym czasie na Vine publikował krótkie filmy, zazwyczaj związane z produkcją muzyki. Filmy nie zbierały jakiejś nie wiadomo jakiej popularności, tak samo stało się zresztą z You Stupid, jak w zasadzie chyba z większością popularnych memów, aczkolwiek nagle, spoiler, niespodziewanie, filmik zaczął zbierać popularność. I to kurde gigantyczną. Filmik wydostał się poza Vine, ponieważ niektóre osoby zaczęły go repostować na innych platformach, chociażby na YouTube, a całość zebrała sobie taką popularność, że dzieciak stał się sławny w formie mema. I to globalnego mema, którego znają chyba wszyscy. Napiszcie w komentarzach, czy wy go nie znaliście. Internet został zalany różnymi remiksami czy przeróbkami oryginalnego filmu, a sam 21 Kid po niedługim czasie przestał być kojarzony z jego oryginalnym twórcą. A całość niejako przeniknęła do kultury Vine, stając się częścią tego serwisu, który został bezpowrotnie zamknięty w 2019 roku. Wracając do DreeHype'a, sam już nigdy więcej nie wstawił niczego równie popularnego, a sam 21 Kid stał się takim one hit wonderem. Hey bro, you know you famous bro? Yeah. You got like 200,000 revines bro. Okay. Co z kolei nie zmienia faktu, że DreeHype jeszcze kilkukrotnie starał się wrócić do tematu, tworząc jeszcze kilka innych filmów jakoś wracających do ile to 9 plus 10, aczkolwiek żaden z tych filmów nie wybił się na większą skalę. I w ten właśnie sposób minęło trochę czasu, mem stał się całkiem popularny i to w sumie tyle. Po prostu popularne memy. Tylko nie. Bowiem w październiku 2014 roku pojawiła się plotka o rzekomym zaginięciu chłopca z tego filmu. A dokładnie została ona wypuszczona przez portal Hustlers. Zacytuję wam kilka zdań z owego artykułu. Dzieciak z filmu 9 plus 10 równa się 21 uciekł z domu, jest poszukiwany. Przeczytaj notatkę pożegnalną tutaj. Baltimore. Zgłoszono, iż dziecko, które pojawiło się w filmiku z Vine, gdzie błędnie odpowiada 21, kiedy jest zapytane ile to 9 plus 10, uciekło ze swojego domu w Baltimore, gdzie żyło ze swoim starszym bratem i samotną matką. Dziecko, którego imię to Habib Sise, uciekło ze swojego domu w sobotnią noc. Obecnie trwają jego poszukiwania,
na całym terenie Baltimore. Władze mówią, że dziecko zostawiło notatkę pożegnalną w swojej sypialni. Brzmi ona następująco. Jestem zmęczony tym, że wszyscy się ze mnie śmieją. Uciekam stąd. Na zawsze. Jeżeli chcecie mnie znaleźć, jedyną poszlaką, jaką pozostawiam, to 21. Mimo, że gramatyka listu jest okropna, władzom udało się zrozumieć, co notatka ma do powiedzenia. Aczkolwiek nie udało mi się zlokalizować dziecka. No, Habib stał się znany ze względu na wideo zamieszczone na aplikacji mobilnej Vine i stał się obiektem żartów dla całego internetu, kiedy wszyscy myślą, że Habib jest głupi, wierząc, że 21 jest sumą dziewiątki i dziesiątki. No i powiem wam tak, artykuł wygląda bardzo legitnie, ale to jeden wielki fake. Generalnie w tamtym czasie bardzo wiele osób nabrało się na to, że dzieciak faktycznie zaginął. Powstawały w internecie liczne filmy, gdzie ludzie starali się trafić do niego, aby wrócił do domu i tym podobne, albo wygłaszali swoje zmartwienie całą sytuacją. Aczkolwiek z nim wszystko było w porządku, a sama strona, na której znalazł się artykuł, to też jeden wielki fake. Pośród wielu, w cudzysłowie, newsowych artykułów informacyjnych pojawił się m.in. taki o następującej treści. Pracownik zwolniony za umieszczenie swojego mixtape'a w Happy Mealu. Rzecz jasna, owa informacja nie była prawdą, a całość później określono mianem satyry, a sam artykuł zdobył gigantyczną popularność. I właśnie ten artykuł, chociaż także zdobył jakąś tam popularność i uwierzyło w niego sporo osób, również był fejkiem. A dzieciak tak naprawdę nie zaginął. Jakiś czas później jego brat wstawił na Birilla... Jakiego Birilla? Wstawił na Vine następujący film. Rzecz jasna, N-word musi być ocenzurowany, ale chyba to przeżyjecie. They said you was missing, my... I'm not missing. Yeah, tell them. Hustler absolutnie nie jest prawdziwy. Mimo faktu, że tysiące internautów nadal uważa, że dzieciak zaginął i do tej pory go nie odnaleziono. Niektórzy twierdzą nawet, że ten film, który zebrał gigantyczną popularność na YouTubie, został tak naprawdę zrobiony przez zupełnie inne osoby, a dzieciak z tego filmu nie jest 21 Kidem. Ludzie sugerowali, że filmik został zrobiony przez zupełnie inne osoby, żeby natrzepać sobie wyświetleń na YouTubie. Ale to jest dość głupia teza, że niby dzieciak nie jest podobny, bo jest podobny, a poza tym na Vine jego brata pojawiło się jeszcze kilka innych materiałów właśnie ze swoim bratem, które dość mocno pokazują, że to dokładnie ta sama osoba. Poza tym na oryginalnym koncie Vine Drehypa znajduje się owy materiał. Został wstawiony 15 października 2014 roku. Więc cóż, dość ciekawa historia, nie powiecie. Co więcej, sam artykuł na Hustlers nadał dzieciakowi imię, które też było jednym wielkim fejkiem, bowiem chłopak absolutnie nie miał na imię Habib, a jego prawdziwe imię brzmi Xavier. No i w sumie to by było tak jakby na tyle. Nie wiadomo, co teraz robi Xavier. Prawdopodobnie jest zwykłym ziomkiem i sobie robi to, co robią zwykłe ziomki. Wiecie, o co chodzi? To znaczy, prowadzi sobie zwykłe, normalne życie. Prawdopodobnie i być może kiedyś nawet wróci do internetu, żeby jakoś zabrać głos w tej sprawie i to skomentować, ale no coś mi się nie wydaje. Pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią. Tymczasem ja będę się już pomalutku z wami żegnał, dzięki za oglądanie. Jeżeli takowa forma materiału wam się podoba, no to zostaw suba, znaczy komentarz. Tak, napisz o tym w komentarzu. To będzie pojawiać się więcej tego typu filmów na kanale. Zostaw również tego suba i kciuka w górę, a tymczasem jesteśmy w kolejnych filmach. Wpadajcie na TikToka, Instagramka i całą resztę, linki masz w opisie. Mówi do was Mondar, trzymajcie się, New Ring.